My produkujemy kominki najwyższej jakości i są to kominki najnowszej technologii, więc nasze kominki na etapie projektowania, one już są z założenia przystosowane do najbardziej zaostrzonych norm, nie tylko polskich, gdyż my produkujemy kominki od wielu lat. I te normy, które teraz wchodzą do Polski, one obowiązują już od dawien dawna w innych krajach, takich jak Niemcy czy Austria. My nastawiamy się głównie na eksport kominków, więc nasze kominki już kilka lat wstecz spełniały te wymagania, które są teraz aktualnie wymagane, na przykład w Małopolsce, od której zaczyna się problem smogowy. Także nasze kominki nie kopcą. Innowacyjność polega głównie na tym, że można spalać pelet. Pelet spala się w funkcji automatycznej, więc spalniki na pelet osiągają bardzo wysoką sprawność. Czyli jest to w dalszym ciągu drewno, ale jest to drewno zgranulowane. Dzięki temu możemy uzyskać sprawności spalania na poziomie 90-95%, gdyż jest to w pełni automatyczne urządzenie, które dozuje dawkę paliwa z dawką powietrza. W standardowych kominkach na drewno jest to regulowane bardziej za pomocą ręcznych przepustnic. Również kominki na drewno spełniają te wymagania, nasze kominki również, natomiast kiedyś po prostu nie przywiązywano uwagi aż tak do emisji spalin. No teraz świat poszedł do przodu, technologie są nowe, inaczej są produkowane i projektowane przede wszystkim te urządzenia, eliminując do minimum emisję spalin. Więc są kominki, które kopcą i są kominki, które nie kopcą. Nasze są zaliczane do tych, które nie kopcą i spełniają wszystkie wymagania. Na razie złoty medal wybór konsumentów otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym, więc dopiero teraz zobaczymy w nadchodzącym czasie, co ten medal nam da. Natomiast już możemy powiedzieć, że dostaliśmy również złoty medal targów Budma Kominki w 2016 roku, czyli rok temu, i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego medalu. Podniosło to rangę naszej firmy, rangę naszych produktów, nie tylko w Polsce, gdyż zachodni kontrahenci również patrzą na takie nagrody i na takie medale. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tych medali.